Wtorek, 23 lipca, godzina 17.30. Katarzyna Kurek, witam i zapraszam na Telefakty. Tak robili nasi pradziadowie i my chcemy to kultywować, tą tradycję. Gospodynie wiejskie mecenasami tradycji. Uczymy się, jak sobie radzić ze stresem i jak wyjść z trudnych sytuacji. Warsztaty teatralne sposobem na siebie. Woda spływa z ulicy do posesji. Mnóstwo domów jest zalane. Interweniujemy na Bałtowskiej. Wczoraj w serwisie informacyjnym mówiliśmy o interwencjach, jakie po niedzielnej burzy podejmowały służby. Doszło do kilku podtopień. Jeden z mieszkańców ulicy Bałtowskiej wpadł do dziury, która najprawdopodobniej jest wynikiem podmycia terenu. Na miejsce zdarzenia z naszą kamerą udał się Bartek Gębusia. Ostatnia niedzielna burza nad powiatem ostrowieckim wyrządziła wiele szkód. Doszło do zalania ulic i podtopień. Wciąż dostajemy nowe informacje. Teren ulicy Bałtowskiej, ulicy Hubalczyków i ulicy Kopaniny był w dużym fragmencie podtopiony. Ucierpiały okoliczne domostwa. Przy drodze wojewódzkiej nr 754 doszło do podmycia separatora i płyt umacniających, co zagraża bezpieczeństwu pieszych. Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Wracałem dzisiaj z pracy i szedłem tędy skrótem właśnie ścieżką obok. No jak robi to zdecydowana większość z ulicy Bałtowskiej ludzi w kierunku osiedla Stawki. Chodzą tędy ludzie do kościoła, do szkoły dzieci, do sklepów i z powrotem, ponieważ nie zrobili nam tu przejścia dla pieszych przed Hubalczyków, więc wszyscy przychodzą na drugą stronę ulicy i przechodzą tędy właśnie tą ścieżką. I dzisiaj wpadłem do tej dziury, która tam jest 15 metrów stąd, cały się schowałem. Gdyby to były dzieci, to na pewno by zginęły, nawet nikt by ich nie słyszał. Przez zarządcę dróg i służby podjęte zostały kroki, aby zabezpieczyć uszkodzony teren. Częściowo Straż Miejska zabezpieczyła już wczoraj. My dzisiaj jeszcze dostaliśmy tam pachołek. Są porobione zdjęcia dokumentacyjne. Sprawa zostanie przekazana do firmy Skanska. W ramach naprawy gwarancyjnej powinno to być zrobione. Jakie będą dalsze kroki podjęte przez zarządcę i kiedy szkody zostaną naprawione? Ja wysyłam pismo do swojej dyrekcji i dyrekcja dopiero występuje do Skanskiej jako wykonawcy robót na ten, o naprawę gwarancyjną. Myślę, że w ciągu 2 tygodni maksymalnie. Przelewała się normalnie cała Amazonka w stronę naturalnego polderu, jakim tu jest ta łąka. Mieszkańcy ulicy Bałtowskiej i okolic mają zastrzeżenia co do organizacji ruchu drożności kanalizacji i kanałów burzowych na tym odcinku drogi wojewódzkiej 754. Ludziom powynosili wjazdy do góry. Nie mogą sobie ludzie teraz poradzić z wjeżdżaniem samochodami. Woda spływa z ulicy do posesji. Mnóstwo domów jest zalane. Między innymi moja posesja 127 tam dalej, mieszkam niedaleko, też została zalana, dlatego że te burzówki, które są tutaj, mają za małą średnicę rur odpływowych. Dekiel, który waży kilkadziesiąt kilogramów, został wyrzucony i tu jak gejzer wszystko tryskało do góry. Fontanna, ta woda nie miała gdzie odpłynąć. Za każdym razem, gdy występują obfite opady deszczu, mieszkańcy ulicy Hubalczyków, Kopaniny i ulicy Bałtowskiej mają problem. Sytuacja się powtarza, a mieszkańcy boją się o swój dobytek. W wyborach samorządowych 2018 Grzegorz Czaginian, wówczas przewodniczący powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej w Ostrowcu, zdobył mandat radnego Sejmiku Wojewódzkiego, startując z list Koalicji Obywatelskiej. W tym roku, w czerwcu, Grzegorz Czaginian zrezygnował z funkcji przewodniczącego i wystąpił z partii. Choć w czerwcu z członkostwa w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Wojewódzkim nie zrezygnował, to ostatecznie taką decyzję podjął, o czym na wczorajszej sesji poinformował przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś. Opuszczenie przez Grzegorza Czaginiana Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej oznacza, że klub przestał funkcjonować, bo minimalna liczba radnych potrzebna do jego założenia to troje, a zostali tylko Jan Maćkowiak i Sławomir Gierada. No coś, ja myślę, że moje dzisiejsze wycofanie i wyjście z klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmiku, to jest takie już taki krok logiczny, bo być w klubie, nie będąc członkiem partii, dla mnie jest jednak
paranoja, bo nie możesz być podporządkowany partii, nie będąc członkiem tej partii. W sprawach poważnych ja będę dalej współpracował z opozycją, ale nie wykluczam też poparcie mądrych, dobrych decyzji dla społeczeństwa oczywiście i opcji rządzącej. Dla mnie jednak najważniejszy jest człowiek. Grzegorz Czaginian, pytany, czy zamierza wstąpić do innej partii czy innego klubu, zdecydowanie zaprzecza. Wakacje w pełni, a my staramy się wyszukiwać ciekawych propozycji na ich spędzenie. Od poniedziałku mieszkańcy Ostrowca mogą wziąć czynny udział w warsztatach teatralnych. Ale co to wszystko nam wyjaśnia? Teorikon, amatorski teatr prowadzony przez Elżbietę Baran, zyskał sympatię publiczności po wystawieniu spektaklu Osiem Kobiet. Sztuka wciąż jest przedstawiana i wciąż ulepszana. Jest zmiana w obsadzie, a na potrzeby konkursów została skrócona. Z 2 godzin zrobiła się 1 godzina, więc dużo materiału zostało wyrzuconego, ale myślę, że z korzyścią dla spektaklu. Obecnie trwa wakacyjna przerwa, ale Osiem Kobiet wkrótce powróci do pracy. We wrześniu wracamy do prób, bo mamy 2 nowe osoby, więc jakby tutaj musimy zwrócić większą uwagę na 2 młode dziewczyny, które wchodzą do obsady. Będzie udoskonalanie dotychczasowego repertuaru i praca nad nowym, ale Elżbieta Baran nie chce na razie zdradzać szczegółów. Na pytanie, czy tym razem nastąpi zmiana, na przykład na spektakl komediowy, tylko się uśmiecha. Poczekamy, zobaczymy. Wiemy natomiast, że na scenie pojawią się nowi aktorzy. Duża część zespołu jest stała, bo są to panie, które mieszkają tutaj, pracują bądź są na emeryturze. Natomiast no, z młodzieżą jest tak, że odchodzi na studia i najczęściej nie wraca, w związku z czym tutaj będziemy planować zastępstwa. A młodzież, która chciałaby spróbować aktorstwa lub odkryć drzemiący w sobie potencjał, ma taką szansę już od najbliższego poniedziałku. W Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszają otwarte warsztaty teatralne. Uczestniczyć mogą wszyscy, bowiem warsztaty zaczynają się zazwyczaj od próbek wszystkich elementów warsztatowych aktora, więc i zaczynamy jakby od podstaw, więc tutaj mile widziani wszyscy, którzy chcą poznać świat teatru od tej drugiej strony, czyli nie od strony widza, a od strony uczestnika czy aktora. Aktora, który próbuje swoich pierwszych kroków. Będą ćwiczenia dykcyjne, usprawniające artykulację i ćwiczenia ruchowe. Instruktorka chce postawić na etiudy teatralne, które doskonale pobudzają wyobraźnię. Takie teatralne warsztaty to również dobra okazja do sprawdzenia siebie i pomocy sobie. Warsztaty teatralne, udział w teatrze, udział nawet w teatrze amatorskim powoduje to, że nie mamy tremy w wystąpieniach publicznych, potrafimy sobie lepiej poradzić w kontaktach z urzędami, nie występujemy jako bezradny petent, tylko znamy swoją siłę, wiemy jak przekonać drugą stronę, żeby nam pomogła w określonej sprawie. Warsztaty teatralne to przełamanie stresu i tremy, krok do likwidacji niedoskonałości i pomysł na wakacyjny czas wolny. Zajęcia będą odbywać się przez cały tydzień od poniedziałku do piątku przez 2 godziny od 11 do 13. Mówiąc o teatrze, nie sposób nie przypomnieć o zrzutce, którą prowadzi Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego na wymarzoną salę teatralną. I choć jest to szkoła sportowa, to obok sali gimnastycznej duże znaczenie dla uczniów ma scena. Na portalu zrzutka.pl utworzyliśmy właśnie taką zbiórkę na remont sali teatralnej. Widzieliśmy, że inne instytucje, stowarzyszenia, również szkoły w ten sposób pozyskują środki i poprawiają jakość swoich budynków, pomieszczeń szkolnych. W związku z tym uznaliśmy, że warto spróbować.
Chcielibyśmy, aby to była naprawdę taka o wysokim standardzie sala audiowizualna z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, sceną. Tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne, takie jak ślubowania, rozpoczęcie czy zakończenie roku, spotkania z ciekawymi ludźmi, a więc jest to miejsce bardzo często wykorzystywane przez nas. No i pomyśleliśmy, że pójdziemy śladem innych instytucji, stowarzyszeń, które właśnie w ten sposób pozyskują środki i to niemałe. Założyliśmy, że ten remont powinien się zamknąć w kwocie około 50 tysięcy złotych, no ale wiadomo, będziemy chcieli wymienić kable, oświetlenie, więc może się okazać, że te koszty będą wyższe. Więc zamkniemy jak gdyby remont w takich ramach, na jaki pozwolą nam zebrane środki finansowe. Trzymamy kciuki, aby już wkrótce na szkolnej scenie w wyremontowanej sali teatralnej można było oglądać na przykład występy artystyczne. A skoro o występach artystycznych mowa, to na wielu wydarzeniach lokalnych i regionalnych gospodarzami sceny są koła gospodyń wiejskich. W ostatnim czasie ich ilość znacznie wzrosła. Są wizytówką każdego regionu – koła gospodyń wiejskich. Założyła to pani, która przyjechała z miasta, ze Śląska przyjechała do nas, kupili sobie gospodarstwo, no i tak chciała nas to scalić. Udało się zintegrować kobiety z gminy Waśniów, które w kole gospodyń wiejskich działają od 2006 roku. Uczestnictwo w takim kole to wspólny śpiew, taniec, ale i wsparcie, które dają sobie nawzajem. Spotykamy się, śpiewamy, wytwarzamy nowe przepisy, gdzieś tam szukamy, sprawdzamy. No i tak coś nowego, samo coś nowego. Się spotykamy właśnie, samo to, bo jak to na wiosce. Nie ma takich właśnie imprez, żeby iść do kina. Możemy tylko sobie spotykamy się, porozmawiamy swoje problemy, każda tam jakieś śpiewamy sobie. Żeby wyjść z domu. Żeby się nawzajem uzupełniać, nawet jak są trudne chwile, wspierać. Jedna gotuje dobrze, trzecia wyszywa, czwarta ładnie śpiewa. Także w sumie no, jest bardzo fajnie. Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, mająca 150-letnią tradycję. I choć w ostatnich latach popularność kół znacznie wzrosła, to w niektórych zgrupowaniach gospodyń ubywa. Zostało nas teraz mało, bo kiedyś zespół liczył ponad 20 osób, w tej chwili jest 12 osób. Tutaj Monika, trzeba powiedzieć, młoda przewodnicząca z całą rodziną, bo mamy też wśród nas tutaj naszych członków dzieci. Chcemy kultywować tą tradycję, żeby nie zaginęła i takie jest nasze motto. Też śpiewamy, śpiewamy na dożynkach, na dnie, jak są też różne takie lokalne imprezy, ale przede wszystkim staramy się przygotować obrzędy. Obrzędy przygotowywane przez Klub Kobiet Kreatywnych z Kunowa mają uczyć młodych i przypominać starszym. Ich mottem jest podtrzymywanie starodawnych tradycji. Przedstawialiśmy obrzęd kiszenia kapusty, czyli przedstawiał on, jak kiedyś wyglądało kiszenie kapusty, gdzie uczestniczyła prawie cała wieś. Przedstawialiśmy obrzęd zielarki, czyli jak to kiedyś ludność wiejska przychodziła do wsi, wiejskiej babki po zioła na różne dolegliwości. Przedstawialiśmy obrzędy wigilijne, kolędziorzy. Staramy się wiernie otworzyć poprzez gwarę, tak jak to dawniej było powiedziane. Nawet scenografię, jeżeli przygotowujemy, to też staramy się, żeby te rzeczy były dawne, jak za prawdziwej wiejskiej chacie. Gospodynie z Kunowa nie tylko śpiewają, przedstawiają obrzędy i gotują. Poszły o krok dalej, aby promować region świętokrzyski. I przygotowujemy takie wspólne, będziemy legendy świętokrzyskie opowiedziane czarownicą i biesem. Może Państwo widzieliście tutaj, chodziła taka ta czarownica, to jest nasza chocimowska czarownica, ale spod Łysicy. O podtrzymywanie tradycji należy dbać, a ponieważ na mapie polskich wsi koła gospodyń wiejskich to jedne z najbardziej aktywnych organizacji. W marcu bieżącego roku przyjęto nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, w ramach której między innymi koła mogą działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw, w granicach miast oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców. Uproszczona została również procedura rejestracji, a na start mogą otrzymać dotacje do kilku tysięcy złotych. A jest kogo wspierać, bo w województwie świętokrzyskim prężnie działających kół jest około 700.
Na antenie Lokalna TV oraz na naszym portalu lokalnatelewizja.pl mogą Państwo na bieżąco monitorować najważniejsze wydarzenia w regionie. Część z nich obejmujemy patronatem medialnym. 3 sierpnia spotkamy się na stadionie w Ćmielowie w ramach corocznych obchodów Dnia Ceramika. W tym roku nie zabraknie akcentów góralskich, na scenie Gwiazda Wieczoru, Kordian oraz lokalni artyści. Na stadionie miejskim atrakcje dla najmłodszych i oczywiście warsztaty ceramiczne. Start o godzinie 17. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, a co więcej w pogodzie o tym już za chwilę. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 17 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 6 km na godzinę, ciśnienie 1019 hektopaskali. Biometr korzystny. Jutro temperatura 24 stopnie Celsjusza. Wiatr 8 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr niekorzystny, możliwe opady deszczu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.